Jakub Kurzoł, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Silesia 24 i nasza poranna rozmowa. Moim i Państwa gościem jest prezes Stadionu Śląskiego Jan Widera. Dzień dobry. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Panie prezesie, jak się zarządza tak dużym obiektem, jakim jest Stadion Śląski w tych niezwykłych czasach? No jest to trudne zarządzanie, nie ukrywam. Po doświadczeniu prawie ponad 4-letniej pracy w Ministerstwie Sportu powiem tak, że Stadion Śląski jest trudnym odcinkiem do pracy, do zarządzania. A Pana coś jeszcze w tym roku może zaskoczyć? Chyba już nie. Nie chciałbym, ale chyba już nic w tym roku nie zaskoczy nas. Panie prezesie, chciałem zapytać o te imprezy, które na pewno się nie odbyły, bo niestety era koronawirusa powoduje to, że liczne wydarzenia są odwołane. Co z tymi imprezami? Czy one już nigdy nie wrócą na Stadion Śląski, czy są w tej chwili poprzekładane na inny termin? Tak, kiedy wszystko to rozpoczęło się w połowie marca, bardzo szybko zorientowaliśmy się, jaka jest sytuacja i wystosowaliśmy pisma do naszych partnerów, organizatorów, by jednak pomyśleli o alternatywnych terminach. Oczywiście kwietniowe imprezy zostały już wycofane, odwołane i no nie ma co tutaj ukrywać, że skutki tej epidemii wpłynęły na działalność Stadionu Śląskiego, ponieważ pewne imprezy trzeba było odwołać. Wynikało to z kalendarza imprez sportowych, jak również ze scenotechniki, przygotowań, bookingu aktorów, artystów, zbudowania całej oprawy, więc tutaj nie można było tych imprez przenieść na inny termin, ale zdecydowaną większość imprez przenieśliśmy na późniejszy okres. Panie prezesie, ale ten czas nie był też zmarnowany dla Stadionu Śląskiego. Coś na pewno udało się zrobić, na przykład coś, na co nie było zwykle czasu. No tak, rzeczywiście od razu rozpoczęliśmy drobne prace remontowe wokół stadionu. Z takich większych nawet prac wyremontowaliśmy, odnowiliśmy nawierzchnię kortów tenisowych. Zastanowiliśmy i wprowadziliśmy nowe trasy zwiedzania. 3 nowe trasy zwiedzania w tej chwili mamy. Uruchomiliśmy nową salę muzealną z małym kinem. Oczywiście staraliśmy się również i otworzyliśmy kino plenerowe, samochodowe, uruchomiliśmy taką oczywiście w miarę rozwijającej sytuacji, kiedy można było się już spotykać w mniejszej ilości osób, utworzyliśmy plażę boiskie do piłki siatkowej, ze strefą relaksu dla dzieci, dla dorosłych, z małą estradą. Zrobiliśmy ten projekt wspólnie z Tauronem i z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów. To funkcjonowało i przez praktycznie całe wakacje. Czy remont Parku Śląskiego pomoże Stadionowi Śląskiemu? Na pewno. Oczywiście w tej chwili jest olbrzymi, duży projekt powstania tak zwanego ekoparku. Parku, który będzie służył wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego. W parku, którym wydzieli się strefę rodzinną, strefę ciszy, strefę rozrywkową. Parku, którym aktualnie remontowane jest planetarium, kąpielisko Fala. Wiele różnych prac związanych z nowymi rozwiązaniami klimatycznymi, związanymi z nowoczesnym oświetleniem, zasadzeniem nowych roślin, które będą bardziej przyjazne środowisku, punktów do ładowania samochodów elektrycznych, więc o fotowoltanice, więc tutaj ten program Jessica rozłożony jest na kilka lat, ale to jest kwota ponad 200 milionów złotych, więc jak to wszystko będzie ukończone, to będzie to tak naprawdę perełka, zielona perełka śląska. Panie prezesie, ale kilka imprez jednak udało się zorganizować. Było Silesia Beat, odbył się memoriał Kusocińskiego, memoriał Kamili Skolimowskiej, wystartował Tour de Polonii na Stadionie Śląskim. Rajd Śląska również na terenach Stadionu Śląskiego się odbywał, więc mimo wszystko część imprez się odbyła. Tak, oczywiście w tej nowej rzeczywistości, która powstała, szukaliśmy innych rozwiązań. Chcieliśmy, żeby publiczność, widzowie mimo wszystko mieli kontakt ze Stadionem Śląskim, żeby jakąś ofertę tutaj mieszkańcom przedstawić. Więc pierwszym naszym takim projektem to był przede wszystkim
weszliśmy w ogóle w przestrzeń internetową, od tego trzeba zacząć, w formie live streamów, więc koncert przede wszystkim z okazji Dnia Dziecka, koncert charytatywny, gdzie na Fundację Iskierkę mogliśmy również, można było wpłacać pieniądze, więc rozpoczęliśmy od Dnia Dziecka z Vicky Gabor, która miała swój występ i oczywiście zespół Four Dreamers, więc tutaj bardzo fajnie dzieci i młodzież mogły nas internetowo oglądać, ale następna już impreza, która nam się udała, to jest Królowa Sportu prowadząca na Stadion Śląski, otwarcia sezonu 20 czerwca. W meetingu tym uczestniczyli mistrzowie Europy, świata, olimpijscy. To było duże wydarzenie. I tam już publiczność mogła wejść. I tam już publiczność mogła wejść, ale jednak zdecydowaliśmy jeszcze, by zrobić to bez publiczności. To było 20 czerwca. No i później następne imprezy, no to przede wszystkim memoriał Janusza Kusocińskiego z publicznością, memoriał Kamili Skolimowskiej. Te dwa duże memoriały, więc pokazujemy, że w tych trudnych czasach mimo wszystko możemy bezpiecznie organizować imprezy sportowe z publicznością na trybunach i to jest bardzo ważne. Czy my musimy się już w tej chwili przyzwyczaić do tego, że te wielotysięczne imprezy to przeszłość i trzeba będzie po prostu przyzwyczaić się do tego, że będzie, nie wiem, co drugie siedzenie wolne, czy co trzecie? Czy myśli pan, że jednak za jakiś czas przyzwyczaimy się i wrócimy do normalności, tak to nazwijmy? Na dzień dzisiejszy, że tak powiem, możemy w 50% zapełnić Stadion Śląski na dzień dzisiejszy. No to jest ponad 27 tysięcy widzów, tak, więc dużo to jest dosyć sporo. Natomiast ja liczę, że w przyszłym roku no, ta sytuacja mimo wszystko się uspokoi. Mam tu na myśli przede wszystkim Mistrzostwa Świata Sztafet, które odbędą się 1-2 maja na Stadionie Śląskim. Więc to będzie dla nas jedna z najważniejszych imprez w ogóle w historii Stadionu Śląskiego, bo Mistrzostw Świata nie organizowaliśmy prawie żadnych w tym okresie funkcjonowania stadionu, więc chcielibyśmy, żeby ta jednak publiczność mogła oglądać zawodników w największe sławy lekkiej atletyki. Natomiast w pozostałych imprezach, no powiem tak, no jesteśmy przygotowani na różne warianty. Dzisiaj już jesteśmy gotowi kalendarz imprez tak ustawić, tworzymy alternatywny kalendarz imprez, by pokazać, że jeżeli nie da się zorganizować to w ten sposób, to zorganizujemy to w inny sposób, ale jednak by mieć kontakt tutaj z widzami, by jakąś ofertę dla mieszkańców Śląska przedstawić. No to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z Urzędem Marszałkowskim, szczególnie z panem marszałkiem Jakubem Chełstowskim, który jest wielkim miłośnikiem sportu, tego sportu wyczynowego, ale również i masowego, a szczególnie dzieci i młodzieży. Bo chciałem powiedzieć, że po raz pierwszy w historii w Polsce powstał regionalny program klub sportowy, wsparcie dla klubów sportowych, więc prawie 1 000 000 złotych na to zostało w tym roku przeznaczone i ponad 80 klubów zostało dofinansowanych. Panie prezesie, czy Narodowy Stadion Lekkoatletyczny to brzmi dumnie? Oczywiście, ale chciałem tutaj powiedzieć państwu, że w 1993 roku Polski Związek Piłki Nożnej nadał uchwałą również tytuł Narodowego Stadionu Stadionowi Śląskiemu. Oczywiście później rozwinęła się sytuacja w ten sposób, że powstał Stadion Narodowy w Warszawie, zarejestrowano ten stadion poprzez Ministerstwo Sportu, jako w Urzędzie Patentowym tą nazwę zarejestrowano, ale to nie przeszkadza. Jesteśmy jedynym stadionem w Polsce, może i w Europie, który ma dwa tytuły stadionów narodowych piłkarskich, bo on jest i funkcjonuje, i Narodowy Stadion Lekkoatletyczny. To jest dla nas duże wyróżnienie, ale również zobowiązanie i wyzwanie, bo jednak zdajemy sobie sprawę, że największe imprezy lekkoatletyczne będą odbywać się na Stadionie Śląskim. Panie prezesie, skoro przy piłce nożnej jesteśmy, w listopadzie reprezentacja Jerzego Brzęczka przyjedzie na Śląsk, na Stadion Śląski. Jesteście przygotowani na przyjazd naszych gwiazd narodowych? Oczywiście. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to mogę powiedzieć, że jesteśmy przez 365 dni przygotowani. Mamy płytę podgrzewaną i jeżeli dostajemy sygnał, że możemy zorganizować mecze reprezentacji, no to pełną parą idą przygotowania i możemy w każdym, w okresie zimowym nawet możemy zorganizować mecz piłkarski na dobrej płycie, na dobrej murawie. Panie prezesie, o przyszłość chciałem zapytać. O jakie imprezy się staracie? Jakie imprezy w najbliższym czasie na Stadionie Śląskim wystartują? No więc tak jak wcześniej powiedziałem, lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Sztafet, 1-2 maj 2021. Oczywiście złożyliśmy aplikację o organizację Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w 2024 roku.
Tutaj mamy dosyć mocnego kontrkandydata, jest to Rzym. Walczymy z Rzymem, decyzja ma zapaść 11-12 listopada w tym roku na posiedzeniu Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. No, praktycznie jesteśmy już na ostatnim etapie, bo złożyliśmy pełną aplikację, przygotowujemy tylko tą 15-20-minutową prezentację, która zostanie pokazana na zarządzie. Także liczymy tutaj na pozytywne rozstrzygnięcie, jakiekolwiek. Myślę, że uda nam się tutaj z Rzymem wygrać. Wiadomo, Rzym to jest miasto, to jest historia, to jest Koloseum, to są wiele innych. Ale my też możemy się pochwalić. Właśnie chcemy pokazać, jaki mamy piękny park, ekopark. Chcemy zorganizować najbardziej zielone mistrzostwa Europy, jakiekolwiek kiedy były. W Polsce i w Europie. Tutaj jest nasza siła, że tutaj w kierunku właśnie środowiska i no, proszę sobie wyobrazić, gdzie jest takie miejsce, gdzie na start zawodnik może przejechać kolejką linową, tak? Nie ma takiego miejsca drugiego w Europie. Także chcemy pokazać tą siłę właśnie od strony ekologii, zielone środowisko przyjazne człowiekowi. I kiedy ta decyzja dokładnie? W listopadzie, chociaż 11-12 listopad. Ona już została przełożona, miało to być w maju, ale ze względu na sytuację, no wiadomo, tutaj to przesunięto. Mamy jeszcze w zanadrzu jeszcze jedną imprezę lekkoatletyczną, ale o której nie chciałbym w tej chwili jeszcze mówić. Na przyszły rok szykujemy, walczymy. Jeżeli by się to udało, to rzeczywiście też by była wspaniała sprawa. Czyli jest drobna tajemnica i tą tajemnicą zakończymy. Jan Widera, prezes Stadionu Śląskiego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.